Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny odcinek z gry My Summer Car, czyli waszej ulubionej gry o składaniu samochodu i co prawda jest za oknem, bądź może za garażem ładna pogoda, to nie będziemy z niego dzisiaj wychodzić, ponieważ czas na prace wykończeniowe w blacharce naszej Satsumy. Tak więc w tym odcinku skupimy się na montażu drzwi, maski, świateł, zderzaków, no i tylnej klapy bagażnika. Tak więc czas w takim razie się przygotować do pracy, otworzyć swoją narzędziówkę, położyć ją w odpowiednie miejsce i myślę, że możemy rozpocząć od montażu drzwi. Są troszeczkę zardzewiałe i myślę, że później jakieś malowanko czy coś tego rodzaju. No ale na początek może nie te drzwi teraz chwyciłem, bo to są drzwi na prawą stronę. To sobie możemy ją zamontować tutaj, tą prawą stronę. No i pobiegniemy od razu już na lewą stronę od kierowcy, gdzie drzwi umieszczone, samochód trochę w dół poszedł, jak zauważyliście. No i czas w takim razie na montaż. Kluczem numerem 10 możemy przykręcić cztery śrubki znajdujące się tutaj od tej strony. Oczywiście przykręcamy je pokręcając kółko myszy lub jakiś inny klawisz, jeśli posiadacie. Gotowe. Teraz przejdźmy na drugą stronę. W ogóle to jest bardzo ciekawe. Ta Satsuma nie ma lusterka. Z lewej strony ma, a z prawej strony nie ma. To jest bardzo fajne. Znaczy fajne, bo to stary samochód jest, jakby nie patrzeć. Kiedyś takiego wymogu nie było, żeby lusterka były wszędzie dookoła ciebie najlepiej. No i gotowe. Drzwi są i chyba działają. Zresztą zaraz zobaczymy. Sprawdźmy. No perfekcyjnie. Korbka działa, można odkręcać. No i jak? Nic, normalnie, zobaczcie. Tylko czy to się okno otwiera? Nie, coś nie działa. A nie, jest, w drugą stronę. Przekręciłem ją w takim razie. O, jak pięknie szyba działa. Super, to możemy zamykać. No i właśnie, w tym odcinku będziemy zajmować się pracami wykończeniowymi. Jeżeli chodzi... Co to jest, dziura jest? To jeszcze wyżej trzeba? No, na to wychodzi, nie wiem, tak się przyglądam teraz. Zamknąć okno. Nie można zamknąć okna, halo! Zamykaj drzwi. No niedomknięte okno. Może się domknie samo. Dobrze. Jeżeli chodzi o pracę nad samochodem, to właśnie w tym odcinku zajmiemy się blacharką, a na przykład wnętrzności zrobimy na lajwidle, na jakimś kolejnym lajwidle z tejże gry. Sprawdźmy, czy drugie drzwi też są w porządku. Tutaj, jak widzicie, jest wszystko ok. Spróbujmy odkręcić. Odkręcić, no otworzyć troszeczkę, otwarte. No i zamknąć. Zamyka się trochę wolniej z tej strony. Tam się zaś otwierało szybciej. Strasznie powoli, trzeba naprawdę namachać się tym, żeby to zamknąć. Jak się przyjrzycie do szyby, to coraz wolniej jedzie. O, zamknięte, tutaj się zamknęło poprawnie. Dobra, to tam później sobie jeszcze zobaczymy, o co chodzi. Na razie, o, zamknięte. No i teraz czas na błotniki. No też troszeczkę podgnite w takich miejscach, które... Oj, one wyglądają tragicznie po prostu. Nawet jest miejsce na kierunkowskaz, żeby go tam... Ciekawe, czy on będzie działać w ogóle. Czy to jest rdza, czy to jest kierunkowskaz? To... Zaraz zobaczymy. To jest kierunkowskaz, tylko jest w kolorze rdzy. No, tak to już wyszło. No i kolejny tutaj błotnik również umieścimy na swoim miejscu. Zgnity to nie jest tak, no, dość mocno, ale myślę, że wystarczy zeszlifować i będzie dobrze. Ojej. Zajmiemy się tym oczywiście. A zaraz, czemu tutaj nie ma... O nie, ktoś nam zamalował. To już jakiś zdzichu tu malował. Patrzcie. Jeżeli to jest rzeczywiście kierunkowskaz, no to... No to tutaj jest zamalowane, no to super w takim razie. I teraz co do przykręcania błotników, to jeszcze nie robiłem tego, bo drzwi to już montowałem tak po prostu bez przykręcania, ale błotnika nie montowałem. Tu gdzieś są śrubki, tu już widzę jedną. Chyba to jest śrubka? Nie, to jest nie jest śrubka, tylko jakiś kamyczek chyba tu uderzył kiedyś. Błotniki chyba będzie się tutaj przykręcać gdzieś. O właśnie. Tak jak w Mercedesie, w sumie w każdym samochodzie, bo w Mercedesie nie jest w tym samym kierunku. Podejrzewam, że to będzie również klucz numeru 10, ale to sobie zaraz weryfikujemy. Wychodzi na to, że nie, to jest klucz innego numeru, więc sobie zobaczę. Podejrzewam, że możliwe, że 9 albo 8, bo ta śrubeczka tam taka malutka była, więc weźmy w takim razie wkrętach do naszych śrubek. Klucz do sukcesu i przykręćmy, zakręćmy, to nie będzie to. To w takim razie co? 8. Lecimy w dół, bo raczej nie do góry. 7. Też nie. 6 i okaże się, że będzie to ta piąteczka najmniejsza. Najmniejsza piąteczka, zgadza się. Do przykręcenia. To trochę dziwne, że tak małą śrubkę trzeba użyć do tego, by przykręcić no dość ważny element zresztą karoserii pojazdu. No ale jeżeli tak, no to proszę bardzo. Ja przykręcam. Gotowe. Teraz z drugiej strony też na 3 to się przykręca. Klucz numeru 5, numeru 5, dokładnie tak. Więc przykręcamy. O. Kurde, dawaj, chodź tu.
O, świetnie. No to teraz jeszcze zostało nam zamontować tylko maskę z przodu oraz z tyłu klapę bagażnika. No to jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, no to już niewiele nam brakuje. Zaczniemy może od maski, bo przód fajnie już mieć wykończony. Będzie to dumnie mogło się prezentować. Oby tylko to wszystko wlazło tak jak powinno. Może tak troszeczkę trzymam to niepoprawnie, może tak, ale będzie lepiej. O, świetnie. Oczywiście jeszcze nie zapomnijmy o tym, że mamy do zamontowania lampy. Łażesz, kurde, ale się ładnie prezentuje. Groźnie wygląda. Tylko jeszcze trzeba to poprzykręcać. Dobre pytanie, gdzie to się przykręca. Nie wiem, czy myśmy powinniśmy chyba zamontować maskę przed... No, tak mi się zdaje, że tutaj gdzieś są śrubki. No nie wiem, zobaczmy, schylmy się. Tylko teraz jak tu się wprawnie schylić, żeby zobaczyć śrubokręty do maski? No bo przecież ona, no chyba, że na zaczepy jakoś tutaj ona jest, ale powątpiewam. Nie widzę tutaj nic, no to... Uwierzmy w to, że otwiera się ona przez wajchę, która gdzieś najprawdopodobniej tu... Halo? Ach, jakim cudem to się... Przecież przykręciłem. Czy coś by nie było jeszcze gdzieś śrubek przykręconych? Halo, co to ma być? Przykręciłem wszystkie śrubki, a to się... Ej, zamykaj te drzwi! O, tu nawet widzę, zamek jest na ten, to szkoda, że nie ma zamykać. Co to było? Proszę wracać. O nie, wgniotła mi się maska, halo! Nie, tu w tym miejscu, ale to mesh save'a można usunąć, plik z zapisu i będzie dobrze. Okej, to wyprostujmy samochód, bo nam się trochę przestawił. Nie rozumiem teraz tego, bo otwieram maskę teraz, muszę, to i tak musi mi to wypaść. No dobra, no to wypadnie sobie. Super, teraz tak, gdzieś tu jest... No nie ma jej, bo nie zamontowałem jeszcze wajchy do otwierania tego typu rzeczy, więc maskę możemy zdemontować, no i za głowę się złapać i powiedzieć, o co tu chodzi. O, witam. O co tu chodzi? Gdzie tu trzeba przykręcać? Nie wiem, nie widzę, ale martwi mnie. Zamykaj się. Przeszkadzasz mi. Nie wiem, to musimy wrócić do tego momentu, w którym o, śrubeczka tutaj do przykręcenia w tym miejscu. Wychodzi na to, że gdzieś jeszcze jest coś do przykręcenia. Być może powinniśmy najpierw zrobić błotniki, potem zamontować drzwi. Bo może wyjść na to, że jeszcze dodatkowo śrubki będą... halo? O, tutaj są, no właśnie. Ale jeszcze mi się wydaje, że możliwe, że są gdzieś tutaj. Można to sprawdzić. O, właśnie, coś tu było chyba. Czy to nie było od drzwi? Nie, to jest od drzwi, dobra. Czyli tutaj nic nie ma. Okej, to luzik w takim razie. I tutaj na dole też są, o. To w taki sposób się to tu montuje. No dobra, czyli tutaj są jeszcze dwie śrubki z przodu. Okej, proszę bardzo. No to test otwierania drzwi. W sumie to jeszcze zamontujemy sobie tu zaraz jeszcze przed maską te inne rzeczy. Test otwierania drzwi. No! Świetnie, o to chodziło. Właśnie tak miało być. No dobra, no to teraz oczywiście nasz tutaj grill do naszego samochodu. O, jak pięknie się będzie prezentować. O, zaraz się okaże jak będzie. O, jest Satsuma! Czy to też jest na najmniejszy kluczyk? No nie, to chyba będzie na większy. Tu śrubeczki poprzekręcają. Dajcie mi moją, kurde, aktówko narzędziówkę. Dziękuję bardzo. Idziemy do przodu, bo to teraz z przodu będziemy montować. No ja myślę, że szóstka albo siódemka, bo to jest mała... No, szóstka. Dobra, bo to jest mała śrubeczka. Tutaj nic. To tylko dwie na górze? Aż mi się wierzyć nie chce, ale dobra. Aha, no i teraz pewno jeszcze lampy. No to też jeszcze i lampy zamontujmy, bo to też jest bardzo ważny element. Muszą świecić. Teraz czy to nie można? Można, dobra, wlazło. Lampy powinny być najpierw, a potem powinien przyjść chyba ten grill, ale to się okaże zaraz, czy tak nie potrzeba. No, coś, jakieś komplikacje. No nie, tam widać, że coś jest. Dobra, to zobaczmy, jakim to kluczem trzeba. Weźmiemy od najmniejszego, bo może się okazać, że tam malutki wchodzi, a jednak nie. No to będzie siódemeczka albo ósemeczka. Okazuje się, że siódemeczka. Tak więc przednie lampy na klucz numer 7. Gotowe. Jedna jest, teraz druga. No ciekawe, czy będą świecić, czy się przez przypadek nie przepaliły, bo to hella nie jest, więc raczej będzie słabo. Nie będą to jakiegoś wysokiego lotu. Tam coś widzę, halo. A to jest przykręcone, dobra, to wszystko jest poprzykręcane. Teraz tak, skoro już mamy takie rzeczy, no to pozostał nam jeszcze przedni zderzak, jeżeli tak go można nazwać. Front. Idziemy. Bumper. Okej, montujemy. No, było już. Było prawie. Chodź do mnie tutaj, czy chodź do mnie, chodź do samochodu. Może tak go weźmiemy, będzie nam zdecydowanie łatwiej. O, no pewnie, że tak. No i co? Do przykręcenia najprawdopodobniej, bo bez śrubek to się trzymać raczej nie będzie. Pytanie tylko gdzie? No bo raczej samo z siebie się nie przykręci. Bądź nie przyczepi, to na zaczepy raczej nie jest. Wydaje mi się, że gdzieś tu coś
samoczynnie nie będzie się trzymać. Bardzo możliwe, że tak jest, tylko ja tego nie widzę. Możliwe również, że gdzieś to jest od spodu. O, czekajcie. Nie, no wygląda mi to, że... Tu jest śrubka. W tym miejscu. Dobra, teraz tylko jakiego numeru. Podejrzewam, że 6 albo 5, bo to wszystko leci, widzę, na takie mniejsze. O. Tu coś jest. Tak mi się zdaje, że to będzie śrubeczka. Tak też mi się zdaje. Dobra, zobaczmy, zweryfikujmy. No jednak możliwe, że nie. No jest tutaj. To jest śrubeczka. Ją musimy przykręcić. Dobrze. To weźmiemy piąteczkę. I piąteczka powinna rozwikłać całą sprawę. Tak mi się wydaje. O, witam. O, jednak nie. Tu może być 10. W ogóle to jest trochę takie denerwujące i stresujące, że nie możesz znaleźć odpowiedniego klucza. Ale jednak są osoby takie jak jeden z moderatorów, uwaga, znalazło się, jest to 8. Takie jak jeden z moderatorów na live'idłach z My Summer Car, którzy no po prostu mają dużo godzin rozegrane w tej grze. No i znają mniej więcej cyferki kluczy, które powinny tam się znaleźć w odpowiednich miejscach. Dobrze. Myślę, że z maską może być mały konflikt. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś tu przychodzą jakieś elementy do zakręcenia najprawdopodobniej, bo ona nie jest tak po prostu, żeby ją tylko włożyć. Wydaje mi się nawet, że chyba już wiem gdzie. Albo tu nie ma śrubki, albo... Tak to dziwnie to wygląda tutaj w tym miejscu, ale no dobra, no skoro tak, to okej. Znaczy to jest maska, no to na zaczep co najwyżej. Dobrze, to teraz tak, możemy sobie zamontować tylną klapę bagażnik. Może na początek lampy, bo pewno będzie trzeba montować śrubki, trzeba przykręcać z drugiej strony. Przynajmniej tak w Mercedesie jest. No i pewno tak będzie tutaj również, no bo jak inaczej. No, gdzieś tu są. Pytanie tylko gdzie? No w jakichś najbardziej absurdalnych miejscach. Nie, dobra, na razie jest tak, to zamontujmy w takim razie jak leci. Na pewno gdzieś są śrubki, no bo przecież to nie jest na zaczep, to na pewno nie jest. Jeszcze nie spotkałem się w tej grze, żeby coś tak było. Ewidentnie na zaczep. No dobra, dawaj mi śrubki. Nie uwierzę, że tu nie ma żadnej śrubki. Jeszcze tutaj chyba pewno ta pokrywa będzie do tego. Dawać mi śrubki. Na pewno jakaś tutaj musi wchodzić. Kurczę, tak to schylanie się jest troszeczkę niewygodne w niektórych momentach, na przykład teraz. No nie widzę. Czyżby rzeczywiście nie było? No, odpadać to odpada, to oczywiste, ale... Chodź tu. O. No nic, no nie wiem, no zobaczymy. No. Od tej strony patrzę. Nic nie widzę. Wydaje mi się, że to będzie zagadka. Z maską też będzie zagadka. Bo jednak mam problem, tam będzie problem właściwie z otworzeniem jej. No nie wiem, nie widzę, żeby coś tu było. No uznajmy, że nie ma, no ale jeżeli ktoś z was wie, gdzie są te śrubki, to proszę napisać w takim razie w komentarzach. To będzie zadanie na ten odcinek, żeby opublikować w komentarzu informację najwyżej, gdzie znajdują się śrubki. No i jest! I klapa w takim razie. No i tu będzie trzeba przykręcić, bo tu na górze są dwie śrubki do przykręcenia, o właśnie w tym miejscu. I to mi wygląda na jakąś 9 albo 6. No ale mogę się mylić, więc pójdziemy z całą narzędziówką. Może ją tak tu położymy. O kurde, halo! Odmontowało się. To rzucanie rzeczy na inne rzeczy jest bardzo złym pomysłem. Proszę się zamontować z powrotem. O, kurde, ale chrypło takim uderzeniem. To lecimy w dół. 7. Może się okazać, że to jednak 7. Trzeba być takiej nadziei, że spasuje się dobry klucz za chwilę. No 7 to nie jest. No to pozostaje nam wybrać 6 albo 5. Chociaż patrząc na wielkość, to 6, no dobra. No i przykręcamy. Tu są 4, w woli informacji, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to są 4. Tylko chwyta mi tylko tą pierwszą, to muszę się jakoś tutaj zorganizować w taki sposób. O, to jest taki kolor, można powiedzieć, trochę zdradliwy, że nie widzisz jednak, gdzie są te śrubki. Znaczy śrubki, no te zielone, takie kółeczka naokoło śrubek, tamte teraz 2. Świetnie, witam. Dzień dobry, chciałbym zakręcić śrubki. O, od razu lepiej, tak mogło być od początku. Świetnie, no i zaraz zobaczymy, jak to działa. Uwaga. Otwierać. Halo, witam. Jeszcze rura do zamontowania. Halo. O. No dobra, no działa, no. Znaczy nie będę korzystać z tego, dźwięk całkiem realistyczny. Jeszcze nam będzie wydech do zamontowania, więc to też osobny odcinek sobie weźmiemy na montaż układu wydechowego. Dobrze, i teraz z tyłu bumper. On też tak samo będzie prawdopodobnie na... To będzie 8, z tego co pamiętam. Gdzie tu mamy te... O, tutaj było. Było! O, nawet mi się zamrygnęło.
Jest, przykręcaj. Ósemeczka, z tyłu i z przodu, na zderzaki. O, teraz tutaj. Zapraszam serdecznie. Wymachiwać będę. Nie mam potrzeby, o. Jest tak. No dobra, to tak, można powiedzieć, że... prawie, że cała blacha jest zrobiona. Jeszcze została nam maska. Maskę musimy tak umieścić, no bo... Znaczy musimy, no możemy wmontować, ale jeżeli chodzi o śrubki, no to muszę ich poszukać, bo ja nie wiem, gdzie one wchodzą, witam. Nie wiem, gdzie one wchodzą, nawet nie wiem, jak ją odtworzyć tutaj. Nie mam na razie też tych wichajstrów do wyklikania, pociągnięcia. To trzeba będzie elementy karoserii pomontować. Tutaj, no nie widzę docelowo, żeby coś gdzieś... Więc najprawdopodobniej może być podobnie, znaczy jest podobnie jak z tymi światłami z tyłu. Więc tak, no tak prezentuje się nasza Satsuma. Ona działa, ma się bardzo dobrze. Posłuchajcie zresztą, klakson też jest. Łaż, kurde, ale głośno. Uwaga. No ale gaśnie, coś jest nie tak. Paliwa chyba jest dość. Paliwa jest chyba dość, ale nie wiem na razie tam wyregulować czy coś, ale na razie tak zostawimy. No szyba mnie jeszcze denerwuje, bo jest niedomknięta. W tą stronę się otwiera, w tą stronę się zamyka. No to... cała naprzód siła i o, próbujemy zamknąć, no i udało się zamknąć. Trochę trzeba było się nakręcić, nawet jeszcze tam szparka jest jakaś. Kurde. Tu coś jest nie tak, to trzeba będzie jeszcze rozmontować potem tą tutaj, to poszycie tych drzwi i to zrobić, ale już jest zamknięte, dobra. Zamykaj. O, świetnie, rewelacja. No i moi drodzy widzowie, jeżeli chodzi o montaż tego typu rzeczy, no to można powiedzieć, że doszliśmy już do końca. Montaż blachy w naszym samochodzie został zakończony. Co nam jeszcze zostało? No to jak widać zresztą, został nam jeszcze tutaj montaż elementów wyposażenia pojazdu. Został nam jeszcze montaż układu wydechowego. No i został nam jeszcze montaż ewentualnie tutaj koła zapasowego, tej reszty tapicerki. W sumie to można podciągnąć wszystko pod wnętrze, czyli w jednym odcinku. No i co? Wyregulować silnik i zacząć ścigać się z Sebiksem. Tak więc ja w takim razie z garażu wychodzę, światełko można zgasić, a dzień dalej trwa. Ja idę się tam napić, zaspokoić wszystkie potrzeby, no i myślę, że lajwidło wam się podoba również następne, które będzie. Podobało wam się lajwidło ostatnie z My Summer Car, no i będą wam się podobać kolejne lajwidła. Tak więc cóż, ja najedzony i napity kończę ten odcinek, mam nadzieję, że się państwu podobało. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to zrób to już teraz, bo więcej nie będę sikać w takim razie. Do tego zlewu, bądź chyba, że chcesz, żebym sikał, czy coś tam, no nie wiem właściwie, albo do kuchenki, czy coś tam, no nie wiem. Tak czy siak, dzięki za obejrzenie, cześć i czołem!